Dobry wieczór, witam Państwa na pomeczowej konferencji prasowej po spotkaniu Anwil Włocławek z Energą Czarnymi Słupsk, zakończonym wynikiem 96-89, jak nie trudno policzyć, 185 punktów padło dziś w hali mistrzów, więc mecz jak najbardziej atrakcyjny dla kibiców. Razem z nami są trenerzy obydwu zespołów i zawodnicy obydwu zespołów. Miło mi powitać trenera Igora Miglinieksa, trenera Igora Gryszczuka, zawodnika drużyny gości Mantasa Cesnowskisa i zawodnika gospodarzy Krzysztofa Szubargę. Jako pierwszego o komentarz do tego meczu poproszę trenera Miglinieksa. Coach, please give me your opinion about the game. Congratulations for Unreal team and for Igor for this win. They show this season good established games. Gratulacje dla trenera Igora Gliszczuka, dla całej jego drużyny za zwycięstwo. Przez cały sezon pokazują bardzo stabilną formę. And I think today we I have some against my players some things what we play not enough good discipline in our defense, yeah. Moi zawodnicy nie grali zbyt zdyscyplinowanie w defensywie. Some things that we work out and before the game we didn't make it, yeah. Pewne rzeczy, które zakładaliśmy sobie do zrealizowania przed tym meczem, nie udało ich się zrealizować. But I think both teams, even with these mistakes, we play good defense and Anvil play the same good defense. But today both teams show exactly very good offensively things and in a high level. Both teams was playing, that's why it was a tie. Mimo wszystko obydwa zespoły należy pochwalić w oczach trenera. Obydwa zespoły grały bardzo dobrze w defensywie. Mimo tych błędów grały bardzo dobrze w defensywie, a jeszcze lepiej w ataku, czego efekty widzieliśmy. That's what I say because the numbers is 96-89, huh? But believe me, this was not because both teams play bad defense. Wynik 96-89 nie powinien być łudzący, nie powinien sprawiać wrażenia, że jest wynikiem złej defensywy, bo było wręcz odwrotnie. And in a game, they feel one time when they got this advantage was very important. This third quarter, who is gonna going for like 8 points in the front, and that's give this psychology advantage, but they got it and they keep it this to the end of the game. Podczas meczu dochodziło do sytuacji, w których było już blisko, dystans był między drużynami bliski. Trzecia kwarta, w której różnica 8 punktów pomiędzy zespołami mimo wszystko. Anvilowi udało się ją utrzymać, dowieść do końca i wygrać ten mecz. Yeah, we try everything with all press and this, and players play hard with some we have. Couple little injuries, but staraliśmy się zmienić rezultat. Zawodnicy grali twardo, ambitnie, jednak to się nie udało. But wasn't not enough today. To nie było dziś wystarczające na Anvil. Congratulations again. Dziękuję bardzo trenerowi. Dziękuję również Energii Czarny Słupsk. Zagrali bardzo dobre zawody, zaskoczyli nas, chociaż widzieliśmy co grają oni zone press na całe boisko. Mieliśmy problem w drugiej kwarcie przede wszystkim, zaczęliśmy super mecz i troszeczkę może być obawiałem się, co jak dobrze zaczynać, to może być później problem, ale poradziliśmy później w trzeciej, czwartej kwarcie z presem, z rozbiciem i to pokazało, co dzisiaj byliśmy lepsi. Po drugie, chcę powiedzieć, zawsze gra się takiemu zespołu, to jest mój przyjaciel, wyrosli z nim, razem graliśmy w reprezentację. Ty zawsze grasz jakby przeciwko sobie, no i mecz naprawdę udał się, kibice byli zadowoleni i jeszcze raz życzę Igorowi, życzę się udaczy i bez traum. No, dziękuję. Dziękujemy trenerowi Igorowi Gryszczukowi. O komentarz do meczu poproszę Mantasa Cesnowskisa, zdobywcę 23 punktów i 6 asyst w tym meczu. Chciałbym pogratulować Anvilowi za bardzo dobry za zwycięstwo. Naprawdę w tym sezonie bardzo dobrze gra i jeśli tak będzie kontynuować, to myślę, że dużo osiągnie w tym roku. A mojej drużynie to nie wiem, jeśli by walczyli tak, jak walczyliśmy dzisiaj, to myślę, byliby pierwszy czwórka, a nie teraz gdzie jesteśmy. Tyle. Dziękuję. Krzysztof Szubarga.
Bardzo się cieszymy z kolejnego zwycięstwa. Każde zwycięstwo przybliża nas do zajęcia drugiego miejsca i realnej szansy walki jeszcze o pierwsze. Na pewno do końca sezonu będziemy chcieli wygrać jak największą ilość spotkań. Dzisiaj spotkanie, tak jak trener powiedział, mieliśmy problem z rozbiciem zony press, ale myślę, że trener wziął czas i zaraz to wyglądało troszeczkę lepiej. W statystykach widać zwycięstwo w zbiórkach, gdzie mieliśmy problem w niektórych spotkaniach. Cieszy to bardzo, 10 piłek w ataku zebraliśmy. Dużo nam to pomogło, ponawianie akcji, zdobywanie łatwych punktów i udało się wygrać. Dziękuję. Dziękuję. To były komentarze do przebiegu meczu. Zanim poproszę Państwa o Państwa pytania, chciałbym prosić Państwa, żeby te pytania dotyczyły dzisiejszego meczu, bądź dotyczyły Anwilu, bądź Energii Czarnych Słupsk, nie innych rzeczy wokół, również związanych z koszykówką, ale nie związanych stricte z Anwilem Włocławek. Jeśli cokolwiek się wyjaśni, jeśli cokolwiek będzie oficjalnie do powiedzenia, to te słowa padną z ust zainteresowanych osób. Bardzo proszę o pytania. Czyż to był przedsmak playoffów? Taka twarda walka w obronie? Twarde, no przede wszystkim już powiedziałem. To jest jeden klub, z którym osiągnął sukces, i drugi klub, z którym osiągnął sukces. I dzisiaj pracuję w Anwilu, gdzie oddałem serce przez tyle lat. I dla mnie to było bardzo ważne, ten mecz. I widzieliśmy, co Czarne jest dobry zespół. Chowo przegrali parę meczów w końcówkę. I na pewno widzieliśmy, co to przyjadę tu walczyć. I dlatego była walka.